tych dniach między właśnie godzinach wieczornych 11 sierpnia, a do wczoraj do godziny 11 nasze jednostki, likwidując skutki tych nawałnic, które właśnie przeszły przez powiat, dostały zgłoszenia 326 takich informacji, z tego dwie dotyczyły pożarów. Jeden właśnie w Brzeziu w wyniku wyładowania atmosferycznego i na ulicy Górnej też piorun uderzył w transformator. Pozostałe to były związane właśnie z uszkodzeniami budynków i do właśnie godziny 11, jak dokonaliśmy wczoraj takiego bilansu podsumowania, 104 to były uszkodzenia dachów budynków bądź całych połaci dachowych zniszczonych, z tego najwięcej na terenie gminy Borek 60. Wiemy też, że no więcej tych uszkodzeń było, niemniej ludzie bezpośrednio nie zgłaszali do nas bezpośrednio bądź sobie sami radzili i na pewno było tego znacznie więcej. Też wyjeżdżaliśmy do usuwania powalonych drzew, zerwanych jakichś konarów, zerwanych linii energetycznych, zalanych obiektów, tam gdzie po prostu mniej troszeczkę wiało, ale też obfity deszcz przeszedł przez cały powiat. Też było sporo pompowań. Jednym z takich przykładów bardzo niszczycielskiego tego wiatru uderzenia są uszkodzone zbiorniki silosów na rzepak w miejscowości Borek na ulicy Jeżewskiej. To jest tam firma Biopal. Kto działał? Tylko zawodowcy czy ochotnicy? Nie. W całym powiecie, no, z tego co mówiłem, najwięcej na gminie Borek, to powiem tak, że w zasadzie działały wszystkie te samochodowe jednostki, które w naszym powiecie działają, czyli z krajowego systemu, ale i też spoza. No wiadomo, nasza jednostka Państwowej Straży Pożarnej, ale też mamy sygnały, że w jednostkach typu M, gdzie ludzie, strażacy mieli swoje piły, też w miejscowościach pracowali, udrażniając czy drogi, czy usuwając jakieś konary, czy pompami wypompowując zalanych pomieszczeń wody. Takie najpoważniejsze straty, najpoważniejsze wasze działania? Najpoważniejszy to był ten pożar, który no, wybuchł w takim czasie, gdzie już jednostki likwidowały skutki tej nawałnicy. No i trzeba było przerzucić siły, żeby no, zgasić ten pożar. No, był też trudny dojazd, bo dojazd tutaj z Gostynia do Brzezia, dużo było ziemi naniesionej z okolicznych pól, jeszcze leżały połamane gałęzie, drzewa. No niemniej udało się ten pożar szybko dosyć zlokalizować, niemniej straty dosyć materialne były duże, gdyż no, było zgłoszenie późno, nie działały telefony. Ci mieszkańcy, którzy właśnie u nich zdarzyło się to zdarzenie, musieli inną drogą powiadomić nasze jednostki. No właśnie, ogrom tych zgłoszeń. Państwo przyjmują zgłoszenia przez numer 112 i przez 998. Jak to wyglądało? Tak to wyglądało, że już spodziewaliśmy się, że może coś takiego nastąpić. Dostajemy komunikaty ostrzeżenia i został wzmocniony dyżur stanowisku kierowania o jedną osobę. No niemniej to te siły jeszcze były małe. Dodatkowo jeszcze dwie osoby dotarły i wzmocniły stanowisko kierowania. Dyżur domowy wzmocnił, został ściągnięty do jednostki ratowniczo-gaśniczej, że w zasadzie jak gdyby podwoiliśmy stan. Dodatkowe samochody, już nie tyle ratownicze, co operacyjne, były strażacy wyposażeni w piły i też działali w terenie tutaj miasta. Same zgłoszenia wpływały właśnie, tak jak Pan mówi, na 112 i również przyjmowane zostały telefonicznie na 998. No, były taki natłok, że w ciągu 2 godzin było tego około 170-180 zgłoszeń, zarówno właśnie za pomocą Formatek z telefonu 112 z Poznania. No, czasami się też nie potwierdzały, bo dotyczyły już Jaraczewa, sąsiedniego powiatu, ale tak zostały przypisane i też trzeba było to weryfikować na bieżąco i dysponować tam jednostki. Na pewno był utrudniony jakby kontakt ze strażakami, z tymi służbami ratowniczymi, bo z powodu natłoku tych telefonów, ale proszę powiedzieć, czy naprawdę wszystkie telefony były zasadne? No zdarza się tak, że ludzie dzwonią, że zerwała się antena satelitarna. No wiadomo, że to nie jest priorytetowe żadne nasze działanie, chyba że no, uszkodziła osobę. Blokowanie numeru i w takich wypadkach no, należy sobie samemu jakoś spróbować radzić i zgłaszać te zagrożenia, gdzie występuje zagrożenie dla życia i zdrowia. Załóżmy przewrócone drzewo na budynek, uszkodzony dach, zerwany dach. Tak, w przypadku Brzezia, pożar budynku, gdzie mieszkała tam 12-osobowa rodzina. No to są dla nas priorytetowe zdarzenia. Również było podobne zdarzenie w miejscowości Trzecianów,
gdzie pierwsze na zdarzenie dojechała karetka pogotowia i osobę poszkodowaną w tym momencie zabrała do szpitala, niemniej ona nie przeżyła. Tam są jak gdyby najbardziej potrzebne nasze siły. A dużo było takich, no powiedzmy, nieuzasadnionych wezwań? No trudno mi teraz policzyć, weryfikujemy to, żeśmy też nie wysyłali tam nikogo, ewentualnie dojeżdżaliśmy, że no, czasami była taka informacja też o zerwanym sygnalizatorze świetlnym, no ale to nikomu nie zagrażało, więc spokojnie można było to zdarzenie w jakiejś kolejnej, jak gdyby w kolejnym czasie sprawdzić, czy fizycznie jest tam zagrożenie, bo ludzie niekiedy nie określają, jakie jest zagrożenie, tak samo przychodzące te formatki, my nie rozmawiamy bezpośrednio ze zgłaszającym, tylko dostajemy informację, że coś tam się stało. Też słyszałem, że były zgłoszenia, że na przykład w ogródku pięknym, pielęgnowanym przez panią w domu były straty i chciała wezwać strażników. No tak, tak to się też odbywa, że ludzie myślą, że my jesteśmy od jakichś takich usług, chociażby jak drwale czy zakłady usług leśnych, że można nas wynająć. No niestety, jeżeli nie ma zagrożenia, każdy sobie musi tam poradzić sam. No jeżeli drzewa leżą gdzieś na ogródku, to nie jest to działanie ratownicze. Jaka gmina najbardziej ucierpiała? W powiecie gostyńskim, to co byśmy podsumowali, najbardziej ucierpiała gmina Borek Wielkopolski. No są tam naprawdę duże zniszczenia. Wiele budynków jest całkowicie bez dachów i wymagają naprawdę dużej naprawy. Można określić liczbowo? Liczbowo to 60 budynków, tam gdzie jednostki straży pomagały zabezpieczać dachy, to były zarówno budynki mieszkalne, jak i budynki gospodarcze, trzeba było powiedzmy nakrywać plandekami. Byliśmy też na budynku sanktuarium na Zdzieżu, gdzie została zerwana przez ten silny wiatr kopuła, część kopuły wieży z krzyżem. Na szczęście nie wpadł w nawę główną, tylko został jak gdyby wbity w część tej wieży, w to metalowe pokrycie. Tam żeśmy mieli zadysponowany taki wysoki podnośnik z Poznania 50-metrowy i udało się to przymocować do czasu, jak gdyby aż administrator ściągnie dźwig, bo ta część urwana z tej wieży ważyła około 300-400 kg i za pomocą podnośnika nie szło tego zdjąć. Czy działania straży generalnie już się zakończyły, związane z tą nawałnicą? No codziennie jeszcze tutaj, od wczoraj też jeszcze mamy już kilkanaście wyjazdów i cały czas są jakieś zgłoszenia, że jest jakieś drzewo pochylone na boisku szkolnym, czy na jakimś innym obiekcie, gdzie może naprawdę grozić przewróceniem. No te rzeczy też usuwamy, czy jakieś zwisające konary, bo nie wszystko od razu spadło. Powiedzmy w dzień już można to dokładnie zauważyć i zdiagnozować, co się może zdarzyć.